Wyobraźmy sobie, że uczniowie wraz ze swoimi nauczycielami wybierają się do muzeum, gdzie podziwiają licznie zgromadzone pamiątki historyczne. Lekceważący stosunek dzieci do przeszłości Polski, co prawda to u nas się to nie zdarza, ale wyobrażamy tylko sobie, sprawia, iż ożywiają ich przodkowie, którzy uświadamiają znaczenie historii naszej ojczyzny nie tylko dla współczesnej młodzieży. W tym miejscu jeszcze chciałem zaznaczyć, że to, co będziemy oglądać, to podziwiamy aktorów ze Szkoły Podstawowej nr 4. Oni są tutaj naszymi głównymi bohaterami, ale tę pracę, to przedstawienie przygotowali pod kierunkiem pani Beaty Milczarczyk, pani Izabeli Nalewaj, Edyty Gierek, Renaty Kulatowskiej, Agnieszki Golman, Anny Jakubiak, Marioli Michalskiej i Krzysztofa Piekarskiego. Słyszymy się tak do... Które były? Pierwszy rozbiór był w 1772 roku, a drugi... Bardzo ładnie, że chociaż część już od wieków i czegoś takiego jeszcze nie słyszałam. Znosić tego niepodobna. Wasze słowa spowodowały, że przekroczyłam czas. Zawołam innych, bo obraziliście nas jak nikt dotąd. Panie Leopoldzie! Panie Leopoldzie! Wszystko z żoną słyszeliśmy. Boże! Dziadek, babcia! Przecież dziadek z babcią zostali w domu. Nawet mi śniadanie dali. Dziadek? Pra-pra, dziadek raczej. A to twoja pra-pra-babcia, Marynia. To moja prawnuczka? Boże, dziecko, jak ty wyglądasz? Co ci się z włosami zrobiło? I to ma być krew z mej krwi. I jeszcze w dodatku mówi, że nic ją przeszłość nie obchodzi. Nasza przeszłość. Siadać! Siadajcie. Moje panie. Przeszłość niepotrzebna. A czy wy wiecie, że gdyby nie ta przeszłość, to dzisiaj do Europy byście nie weszli? Nie byłoby nas w Europie? Bo i Polski by nie było. Nie jednoczylibyście się, bo tu nie byłoby naszego kraju. Jest, bo pokolenia naprawiły to, co zniszczyły rozbiory. Zobaczcie więc tę przeszłość. Cofnęliśmy się daleko, bo do 1795 roku, roku trzeciego rozbioru, król abdykował. I straciliśmy niepodległość. No właśnie. I co dalej? Przetrwaliśmy, bo z pokolenia na pokolenie wierzyliśmy w te słowa. Thank you.
Żegnałam tych, którzy szli, aby walczyć o niepodległość. Okrzyk: do broni! I wybuchło powstanie listopadowe. A powstania kończyły się klęską. I po tych klęskach wciąż mieli nadzieję? Nadzieja zawsze umiera ostatnia. I została nagrodzona. Jak wiecie, w 1914 roku wybuchła pierwsza wojna światowa. Polacy mogli mieć nadzieję, że konflikt sprawi, iż powróci sprawa ich ojczyzny. Szczególnie, że walczyli zaborcy Polski. Wreszcie nadzieje się spełniły. Utworzono polskie oddziały. Polacy mogli walczyć o niepodległość. To Piłsudski poprowadził żołnierzy do walki. Listopada 1918 roku Polska po 123 latach niewoli odzyskała niepodległość i wróciła na mapy Europy. I wy mówicie, po co nam to? Przecież gdyby nie oni, wszystko potoczyłoby się zupełnie inaczej. Gdyby nie oni, nie wchodzilibyście dziś do Europy. Pamiętaj więc, moja praprawnuczko, i wy, że